Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Wyspy Wygnania. Zastanawiałem się, co ja tu... Chryste, panie, jak to zacina na początku. Zastanawiałem się, co ja tu powinienem w ogóle robić. I tak szczerze, to nie wiem, bo... Hej, odetnij się. Cholero, ty. Dobra, bo generalnie ja tam mam jakieś... O. No dwie? Dobra, czekajcie, bo tu normalnie... Zajebiście. Kurwa, no nie dam rady, ty. Ja myślę, że tak. Naucz mnie czegoś. Siła. Masa. I kiełbasa. Robisz postępy, chłopcze. Dobra, mamy 20 siły. Ja bym... Wypił. To chyba. Albo nie, kurwa, co ja robię? Ja pierdolę, ale jestem przygupem. Wypijemy przy 30. Hej, ty. Siła 5, jestem nieogarem totalnym. Miałem głupią drzemkę i teraz nie ogarniam. Dobra, no, no. I chodź tu. Okej. Gdzie? No chodź, parszywa bestio. Co? No, weź mu wix. Kurde, no zajebałeś mnie ekspaty, ale... Nie ma czego plądrować. Ej, optymalizacja tego moda leży i błaga o... Ej, flisie... Co? Nie umiem niemieckiego generalnie, ale... Czemu to jest po niemiecku? Nie wiem. Dziwna sprawa, dobra. Idę teraz wiksnąć tego ścierwojada w łeb, etynę. To trzeba zbierać chyba te zioła wszystkie, bo normalnie... A teraz powiedz mi... Kolejna... Kolejny krwiopijca, tak? Wypas w ogóle. Pytanie, czy jak ja na przykład pozabijam te owce, to też mnie to jakoś tutaj tęczy. No, ja tymi ziołami się będę chyba leczył w miarę. Przydałaby się jakaś. Nie znam się na otwieraniu zamków. Dobra, pewnie ten na plaży by mnie mógł nauczyć otwierania zamków, tak obstawiam. Kurde, czy ja mam pić te poty, czy nie, no. Dobra, poszedłbym na tę plażę, to ja totalnie nie ogarniam, jak się zabrać za tego moda. Co to jest za jakiś... Aha. Aha. Nie no, pewnie, nie. Jasne, spoko. Kurwa. Wypas, nie? Jakby... Jak ja to mam wyczyścić wszystko w tym momencie? Tu jakieś czary są odprawiane, diabelskie. Dobra, ja zejdę tutaj, bo tutaj się na te plaże chyba idzie. Pojebało cię? Gdzie on jest? Co on tu kurwa robi? No, a on tam robi jakieś dziwne rzeczy. Komputer mi wybuchnie od tej modyfikacji, nie? A nie jest najgorszy. Wcale nie jest najgorszy. Mógłby być lepszy, ale... Może jak kiedyś będę sławny, to skupy lepszy. Albo nie. Zobaczymy. Możesz w tym pomóc, dając łapkę w górę. Haha. Dobra, dobra. I komentarz, i suba, i... no, co tam chcesz. No bo nie dawaj. Kolejny krwiopijca. Kurde... Tu się nie da łazić po prostu. Jest tak nasrane tych mobów. W ogóle mi się to nie podoba. Uważam, że nie powinno tak być. Jakaś kolejna ta. Jest zbyt nasrane tego. Nie wiem, czy ja w ogóle...
Mustifar. Hej. Dobra. Cześć. O, nowa twarz. Witaj, jestem Mustifar. Nazywam się Marik. Niedawno mnie tu wysłano. Oczywiście, przecież jest to Wyspa Wygnanych. Witam na pokładzie. Na wyspie. Nie należysz do tych typków, co podrzynają gardła we śnie i biorą wszystko dla siebie? Oczywiście, że nie. Nie bierz tego do siebie, ale jakoś ci nie wierzyłem. Nawet jeżeli był to żart. Dobrze. Zrelaksuj się, Marik. To na pewno nie ostatni żart, jaki ode mnie usłyszałeś. Szukam miodu. W porządku. No co? Masz miód? Aha, mogę się od razu zapytać. Niestety nie mam miodu. Ostatnia dostała była miesiąc temu, ale nic mi z niej nie zostało. Oznacza to, że nie ma już w ogóle miodu? Nie wiem. Kurwa. Wtedy Lexo wszystko ode mnie odkupił. Potrzebował to do jakiegoś eksperymentu czy coś w tym stylu. Może mu coś zostało. Mógłbyś przekazać mi jakieś informacje? Oczywiście, wiem to i owo. Jak tutaj się dostałeś? Człowieku, to dosyć osobiste pytanie. No cóż, jeżeli nie chcesz powiedzieć... Nie, człowieku, od czego powinienem zacząć? Mam trochę złodziejską przeszłość. W Bakareszu handlowałem informacjami i drogocennymi przedmiotami, które, no wiesz, trafiały do mnie w niezidentyfikowany sposób. Wieczorami często grałem o pieniądze. Ale pewnej nocy wygrałem z nieodpowiednim przeciwnikiem, urzędnikiem. Wysoka pozycja. Zamknął mnie i właściwie to chciał powiesić sobie moją głowę u siebie w salonie. Na szczęście miałem dobrych kolegów, którzy trochę wiedzieli o urzędniku i jego brudnych sprawkach, które odwalał, gdy jego kobieta spała. Zaszantażowaliśmy tak, że uchylił się od kary śmierci, ale i tak zostałem wygnany. No cóż, w sumie tutaj nie jest tak źle. No zajebiście jest. Masa potworów. Cyp, kiła, mogiła. Kozacko. Ale jednak chcę wrócić z powrotem do miasta, grać i... No cóż, kraść. To jest prawdziwe życie, mówię ci. Co wiesz o innych, którzy tutaj żyją? No cóż, co tutaj do opowiadania? Pegrom i Lexo to są starzy i nudni, tylko Gritold. Ha, jest idealna. Miód na moim chlebie, jaskółka na moim drzewku. Diament w mojej szybie. Mój cień w ciepły, słoneczny dzień. Już dobrze zrozumiałem. Lubisz Gritold? Ehem, może. Ale nie mówię tego dobrze. Pewnie. Potrzebuje tutaj ktoś może złota? Pewnie, ja zbieram złoto. Możesz ze mną pohandlować. Jestem pewien, że mam jakieś przedmioty, które mogą tobie się przydać. Gritold też handluje. Czasami kupuje coś od niej. Teraz, jeżeli tak pomyślę, to potrzebuję parę rzeczy od niej. Dlaczego zbierasz złote monety? Mam nadzieję, że kiedyś się stąd wydostanę. Wezmę wtedy tyle złota, ile zdołam. To ma sens. Co mogę zobaczyć na wyspie? Między innymi mój pierścień gdzieś powinien leżeć. Oprócz tego jest tutaj sporo jaskiń. Na pewno coś w jakiejś znajdziesz. No i plaża tutaj niżej. Jeżeli potrafisz przejść przez ścierwojady, dotrzesz do zamieszkałych przez gobliny statków. W nich na pewno znajdziesz coś wartościowego. Jak mogę wydostać się z wyspy? Ha, Marik, gdybym wiedział, już by mnie tu nie było. Czasami pojawiają się tutaj statki, z którymi handlujemy. Ale naprawdę bardzo ciężko jest się na którymś z nich schować. Uwierz mi, wiem co mówię. Statki są przeważnie małe i dobrze chronione. Przez to jest niemożliwe przepłynąć z nimi na gapę. Oprócz tego? Nie wiem, wątpię, by była jakaś możliwość. Ale jakbyś znalazł jakiś sposób, to powiedz mi o nim, dobrze? Zobaczymy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie, że mogę. Nie chciałbym się przechwalać, jestem mistrzem strzelania z łuku. Tak myślałem, że będzie trzech, od magii, od tego i od ten. No dobra, on tu gada. Oprócz tego mogę cię nauczyć, jak być zwinniejszym. I to wszystko za marne 100 sztuk złota. 100 sztuk złota? 100 sztuk złota, jak to okazja, mówię ci. No dobra, a co masz do zaoferowania? O, zbroja, okej. 250 sztuk złota. Zanim się zapytam o ten pierścień, to ja bym zobaczył, czy ja mu coś mogę tu opylić. Postrażnika, tu premia punktów trafi. Widać na nim plamy krwi. Śledzie. No, ten kostur to sobie zostawimy.
Wywalę ten... Jeszcze nie wiem. Jeden krótki łuk mogę wypieprzyć. Mam jakieś mieszki. Tu mam... Sextons! Jaki drogi. Pytanie, czy mi będzie... potrzebny ten sextans? Czy nie będzie mi potrzebny ten sextans? Jakieś srebrne dziadostwo. Dobra, jeszcze się podpytam go. Wspomniałeś, że brakuje ci pierścienia. Tak, zgubiłem go. Potrzebujesz pomocy? Albo dobrze było, nie? Pewnie, czemu nie? Jeżeli przyniesiesz mi z powrotem pierścień, wtedy... W sumie, to czemu nie? Jeżeli znajdziesz mój pierścień, nauczę cię, jak posługiwać się wytrychem. To już coś, co nie? Przyniosę ci pierścień. Dobrze, ale nie zrobię sobie zbyt wielkiej nadziei. Sam już długo szukałem. Ale jak go znajdziesz, łatwo go rozpoznasz. Po zewnętrznej stronie wygrawerowałem swoje imię. Gdzie powinienem szukać? Jestem całkiem pewien, że zgubiłem pierścień gdzieś na małym płaskowyżu. Wiesz, jeżeli obok Pegroma zejdziesz schodami w dół, tam obok mojej ruiny. W porządku. Jestem pewien, że gdzieś tam powinien być. Problem jest taki, że przeszukałem tą okolicę już bardzo szczegółowo i nic nie znalazłem. Ej, dobra, generalnie... ja bez zbroi tam nie przejdę. Nie? Więc ja mu sprzedam ten cały badziew, co tu jest. Jakieś kości... szczotę. Ty, no sprzedać ten sextans, czy go nie sprzedawać? No, dużo mi nie brakuje. Kurde, no tutaj jest też lipa. Dobra, ale wejdę do ciebie na Havirę. Tak, ja mu mogę wszystko tu wziąć, nie? Biorę i sprzedaję zaraz, nie? Grzybowy tytoń, srebrny puchar, srebrny naszyjnik, dobra. Chwila. I teraz pokazujesz mi swoje towary. Ja ci to sprzedaję. Sprzedaj mi skórzaną zbroję. Tutaj masz tę zbroję, mam nadzieję, że ci się przyda. No i od razu lepiej, ty. A, to jest tytoń, dobra, nie ten. Dobra, ty, no ale jeżeli oni nie robią mi nic z tego, że ja to podpieprzam, no to bierzemy, nie? Muszę tu robić krótsze te odcinki w ogóle, bo... portret kobiety, grog, co tu chodzi? Aha, okej. Strój obywatela, okej, to ci mogę sprzedać po prostu. Mi się wydaje. Gdzie on jest? Jaki ty jest rozpiździaj w ogóle, ty. Rysty, panie. Dobra, myślę, że... nie wiem... o, pierścień. Spoko, nie? W sensie... już nie jesteśmy takim cienkim babolem. No, tutaj jest wyżej, dobra. On jest jakiś zblokowany w ogóle, ty. Dobra, ty masz jakieś takie bronie ciekawe? Coś tu masz, ale... to było co? Aha, premia punktów trafień. Dobra, ten strój też ci sprzedam, bo... czemu nie? Ja nie wiem, no... kurde, no ja nie chcę się obmucić tym kill-offem, bo to będzie useless. Ile mi tu brakuje levela? Tyle. Dobra, pójdziemy do tego maga. Po ten miód. Bo tutaj mamy... kurde, ile my mamy tego? Dobra, ty. Ja ci to mogę wszystko stąd gwiznąć, nie? To jest hit po prostu, że ja mogę stać i ci po prostu tutaj podpieprzać wszystko.
O! 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 Ale skrzyni nie mogę przy tobie otworzyć. To jest ciekawe dość. Dobra. Spróbujemy tutaj sobie powalczyć. No myślę, że jak tu powyciągamy w miarę. Często zapisuję, ale to jest... O! Bo nie wiem, na ile mi ten mod jakby pozwoli, wiecie, no... rozwinąć skrzydła, że tak powiem. Jest to dość... No nie wiem, ciężki temat, kurde, no. No chodź tu. Dobra. O! I na hita zeszła, nie? I to już jest fajne, nie? O co chodzi z tym śledziem w ogóle? Jeszcze tylko tak chciałem wcześniej sobie... Aha, zjadłem śledzia i to tyle. Jakąś jaskinię tu znajdujemy. To jest jakiś mieszek. A tu się opłaca po prostu pewnie. Runa? Się opłaca po prostu. Aha, i jak ja to mam ściągnąć stąd? Ktoś ma jakiś ten skórzany mieszek. 25 monet, okej. Nie znam się na otwieraniu zamków. Standardzik. O, dobra. Nic tu nie ma. Dziadowskie ścierwojady. Runa? Kurczę, ten pierwszy krąg magii to ja bym nawet mógł się nauczyć, bo... O! Czy to jest... Mustifar, mistrz złodziei. Ej, dobra, zajebiste, w sensie od razu zrobię zadanie. Już się bałem, że to będzie taki odcinek na zbieranie znowu zadań i nic kurde nie zrobię. Ej, nie poszedłem do tego maga w końcu, ale jajca. To zrobimy tak, że pójdę teraz do Mustifara. I... Nie chce mi się zbierać tych wszystkich polnych jagód, serio. Pójdę do Mustifara. Potem pójdziemy do tego dziada. Czarodzieja. On tu stoi w ogóle. Dobra, to pójdziemy do... Dziada może teraz? Nie. Pójdziemy teraz do dziada, pójdziemy do Mustifara i... I ten. Chwila! A bo dobra, z dziadem pogadamy w następnym odcinku, bo ten chce zaraz skończyć, więc oddam teraz questa Mustifarowi. A te kurwa pogadanki to są długie w opór, nie? Więc pójdziemy teraz do... Mistrza Złodziei. Hej! Znalazłem twój pierścień, 400 PD, zajebiście. Wow, gdzie on był? Znalazłem go w brzuchu ścierwojada. Fuj, stary. Przecież się go żołądek? No wiesz. Nie znalazłem tego pierścienia nawet wtedy, gdybym rozwalił właściwego ścierwojada. Teraz nauczysz mnie otwierania zamków? Pewnie, ale mam nadzieję, że nie dobierzesz się do mojego kufra. Ja? Nie, no co ty. Przyjdź do mnie, gdy będziesz chciał się tego nauczyć. Naucz mnie otwierania zamków. Dlatego nie potrzebował pytrychu, bla bla bla. 5 punktów nauki jakby straciłem, ale skałem coś więcej. Z Lexa pogadamy na początku następnego odcinka i myślę, że będziemy mogli wtedy... No nie wiem, ja chyba wyczyszczę trochę tutaj... Z odcinkami tutaj, co się dzieje, wszystko. Skrzynki będę otwierać z wami, cześć.
Daj mi spokój, przyjdź jutro. O, ale mechanika ciekawa, ty. Gdzie tu mam spać? Ty, no dobra, no to ja po prostu przejdę się tu, spróbuję poczyścić to całe dziadostwo, co tutaj jest. Polne bestie na przykład i w ogóle, żeby to się dało jakoś przemieszczać, no bo na odcinku wyciąganie tego całego badziewia no nie będzie za ciekawe, nie? Tak mi się wydaje, więc myślę, że w tym miejscu możemy odcinek jeszcze raz zakończyć. Więc tak się postaram, ten pierwszy 40-minutowy był trochę za długi. Więc wydaje mi się, że możemy teraz zakończyć. Tak będą oscylowały wokół takiego czasu odcinki, jaki jest teraz. Więc mam nadzieję, że ten się podobał. Coś zrobiliśmy. Myślę, że w następnym zrobimy troszkę więcej. Trochę spróbuję się dokoksić. Może uda mi się już z tym kosturem wyjechać. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik się podobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Jeszcze trzeci raz tak. Dziękuję. Na razie. Trzymajcie się i cześć.